Więc proszę Was, to podsumuję krótko, że w tej pierwszej generacji, w tym okresie pierwszej generacji, decydujące znaczenie, jeśli chodzi o relacje potęg, które w owym czasie trzęsły światem, a były to Chiny, były to Indie i była to Europa oraz Bliski Wschód. I tutaj decydujące znaczenie miała potęga demograficzna, oczywiście. Dlaczego? No dlatego, że technika gospodarowania i technika walki zmieniała się bardzo powoli i w związku z tym właściwie moc całkowita systemu autonomicznego, a w szczególności moc swobodna, zależała wprost od liczby ludności. I dlatego potęgi ludnościowe, takie starożytny Egipt, później Persja, Grecja, Imperium Ateńskie przede wszystkim, to były zarazem potęgi ludnościowe. Później kolejna taka potęga to Rzym starożytny, który też no, pod względem techniki walki na przykład nie tak bardzo górował nad resztą. Ale też była broń biała, wykorzystywano energię ludzkich i zwierząt ewentualnie bojowych. Można powiedzieć, że bardzo użyteczny był uniwersalny słoń bojowy, jakbyśmy to dziś określili. I konie bojowe. W każdym razie przeciwnicy też wykorzystywali energię miejsc ludzkich i zwierzęcych. Natomiast upadek imperiów łączył się z zahamowaniem lub regresem procesu rozwoju ludności. Tak było w Rzymie starożytnym. Pamiętamy, że w okresie szczytowego rozwoju cesarstwo rzymskie miało, dochodziło do 80 milionów. Sytuacja cała ludność świata liczyła no powiedzmy 200 kilkadziesiąt milionów. Czyli to była cirka 1/3 ludności świata. I to, że historia starożytna właśnie dotyczy przede wszystkim historii w tym okresie Cesarstwa Rzymskiego, ma uzasadnienie. Tylko warto by też było coś więcej wiedzieć o historii dwóch innych wielkich centrów, mianowicie Chin i Indii. O tym w Polsce wiemy niewiele i nawet ci badacze naukowi często wysnuwają wnioski na podstawie obserwacji z lotu ptaka. No na przykład tak. Koneczny mówi, że to, co najbardziej uderza w Indiach, to jest brud, potworny brud. To mi na to powiedział jeden badacz współczesny. No jak to przecież ja tam byłem 2 tygodnie i wszystko czyste, higiena. Ja mówię, no ale gdzie pan był? No, na uniwersytecie, w hotelu. A mówię, tak, ale trzeba było pójść do interioru. A z interioru mam znowu relacje, ale nie badacza Indii, tylko technika, który pojechał tam na Politechnikę i poszedł oglądać interior. No i on opowiada taki obrazek na ulicy. Święta krowa oddaje mocz, a tu Hindus bierze i obrywa się ten. Rytualny to nie zabieg higieniczny, tylko zabieg rytualny. Z drugiej połowy XX wieku obrazek. Z drugiej strony na wioskach hinduskich wiśniacy, którzy żyją na poziomie Króla Świecka do dnia dzisiejszego, oni się jakoś nie myją w popiele, czy jakiś taki sposób mają właśnie, że jak nie ma wody, żeby się umyć jednak na zubo. Mają, no to może ten mocz właśnie też był zawsze, nie tylko rytualnym, ale i higienicznym. Mają sposoby właśnie. Ale dla nas raczej te sposoby są
delikatnie mówiąc, szokujące. No i w ogóle równowaga ludnościowa w Indiach była utrzymywana dzięki dużej stopie urodzeń i dużej stopie zgonów. Jak kolonizatorzy angielscy zaczęli tam wprowadzać higienę, to zaburzyli równowagę ekologiczną, można powiedzieć. Ale to już ja w to nie wnikam, bo nie chcę tutaj analizować tych spraw demograficznych. Czy jest wylęgarnia prądu i tak dalej, chorób różnych? Można powiedzieć pluralizm. W ramach ekologii każde stworzenie, a zarazki też są stworzenia. Chyba że religia hinduistyczna uważa, że zarazki no to też są istoty żywe i że trzeba je w jakiś, że nie wolno ich tępić. No nie jestem tutaj znawcą. W każdym razie. Już tak ironicznie mówię. W każdym razie to też są istotami żywymi i nie należy ich tępić. No też tak. Najlepiej jestem popiół. Ale pod warunkiem, że nie będzie to popiół roślinny, tylko ze spalania na przykład węgla. Ale dlaczego węgiel ma znowu cierpieć? Węgiel też nie był roślinny. No właśnie, tak, nie, no to w ogóle... A i dlaczego Hindusi mają Gangę za świętą rzekę? Ponieważ ona się sama oczyszcza, to znaczy tam jest dużo jonów srebra. Tak jak ktoś je srebrnymi łyżeczkami, no to jest... Tak. Zgadza się. Jak tam się ciała zmarłych zostawia, w pewnym czasie woda jest czysta, czy nawet ścieki z fabryki, to się samo oczyszcza. No tak, tylko tam za dużo. I dlatego uznają to za... Każda rzeka się samo oczyszcza, tylko jak jest za dużo, no to już nie da rady. Wtedy tam już jest gorzej. A ta kąpiel w świętej rzece Ganges to ma znaczenie rytualne, a nie higieniczne w naszym rozumieniu. No dobrze, i teraz znowu mamy, omawialiśmy sprawę Imperium Mongolskiego i wreszcie Bizancjum, początek, no powiedzmy średniowiecze Europy. Natomiast już w okresie średniowiecza pojawiły się jakieś pierwsze zwiastuny zmian, zarówno w sposobach walki, jak przetwarzania informacji, które w przeszłości miały doprowadzić do przekształcenia się nauki, gospodarki i walki generacji pierwszej w generację drugą. Pierwszym z nich było wynalezienie prochu. Może ja tu jedno zdanie podyktuję. Już w średniowieczu pojawiły się pierwsze zwiastuny zmian. Zarówno w sposobach przetwarzania informacji, jak i energomaterii. Które w przyszłości doprowadzić miały do rewolucji przemysłowej. I generacji drugiej. Pierwszym było wynalezienie prochu. Drugim druku trzecim
trzecim postępująca coraz dalej specjalizacja nauki. Specjalizacja nauki oraz rozwój wynalazczości. Pytanie, czy ktoś ma tą tabelę taką, którą ja dawałem. Widzę, że ja tu nie wziąłem tego. Czy kolega Paweł, ja posłałem koledze tą poprawioną wersję tabeli. Czy kolega wszystkim rozesłał to? Nie. A to trzeba było rozesłać wszystkim. Dobrze. Koniecznie. A tu może proszę, no, kto ma tą przesuniętą siatką, to niech tym się posłużę. A czy kolega mógłby mi tu wydrukować to teraz? Znaczy drukarki nie mam, ale to wydrukuję. Nie, no teraz to ja. No. Teraz nie ma. Zobaczmy. W tym razie, kto ma, to niech patrzy tam w te tabele. Masz to tam? Tak, mam to. Czarny proch strzelnicy wynaleziono w Chinach. I to na początku IX wieku już. Tam też było niestety mało przez nas, przez naszych naukowców zbadane centrum, no zarówno przetwarzania informacji, jak energomaterii i również centrum rozwoju demograficznego. Na początku IX wieku wynaleziono, w XI wieku zaczęto używać w rakietach i bombach wystrzeliwanych z katapult. W Chinach oczywiście. W Europie wtedy właściwie poza Bizancjum to była... Bogi Grecji. No właśnie, W Grecji używano, ale to nie był proch. To były tak zwane ognie greckie. Na to, i to nie były pociski, tylko to było coś w rodzaju namiota czy płomieni, można powiedzieć. A tutaj to już były pociski z prochem, wystrzeliwane z katapult, więc to duże jak na one czasy donośności. W Europie tylko właśnie Bizancjum reprezentowało wysoki poziom, konserwowało zdobycze nauki i techniki rzymskiej i greckiej starożytnej. I ono, powiedzmy, tutaj reprezentowało stosunkowo wysoki poziom, ale się nie rozwijało. To była typowa stacjonarna cywilizacja. I część tych wynalazków przekazywali swojemu sojusznikowi w Afryce Wschodniej, do Etiopii. Nie wszystkie, ogniw greckich na przykład nie. No bo to właśnie był wasal Bizancjum. Sojusznik, można nazwać sojusznikiem. Natomiast tutaj reszta Europy to była dzicz. Jak zniszczono wodociągi rzymskie w Rzymie, no to skończyło się na tym, że prawda, Rzym tonął w brudzie. Funkcje przedsiębiorstwa oczyszczania miasta spełniały szczury, które zjadały te nieczystości, a bywało, że i zarazy roznosiły też. No i proszę was, dopiero Rzym odzyskał starożytną liczbę ludności, to znaczy 2 miliony ludzi miało miasto Rzym w starożytności, to dopiero do 2 milionów doszedł mniej więcej w połowie XX wieku. Czyli dopiero Mussolini właściwie na nowo zaczął dbać o te starożytne. Nie, już przed Mussolini. Mussolini kontynuował, ale to już gdzieś powiedzmy zaczęto, no, wodociągi w XIX wieku zaczęto odtwarzać, ale już trochę na innej zasadzie. Z innych materiałów. To ciekawe, że w starożytnym Rzymie nie wynaleziono kurka takiego do zakręcania wody. Więc ta woda cały czas leciała.
akweduktami i nie było jakichś takich, powiedzmy, możliwości, żeby ją zatrzymać i konserwować. To jest ciekawostka. To dopiero w tych wodociągach w XIX wieku zaczęto stosować kurki zwykle. No ale w Chinach cywilizacja stała bardzo wysoko i tam właśnie wynaleziono proch i stosowano go, ale Europejczycy zaczęli go stosować w celach militarnych dopiero w XIII wieku. Ci Mongołowie przywlekli proch i... Prawdopodobnie tak. To się wszystko zgadza. Prawdopodobnie tak właśnie. W każdym razie Europejczycy zaczęli go stosować w XIII wieku, a wynaleziony był w Chinach w IX, a stosowany w XI. No ale w Europie, trzeba powiedzieć, początkowo jeszcze on nie odgrywał wielkiej roli. Większą rolę zaczął odgrywać nieco później. Natomiast do połowy XIX wieku był w Europie właściwie jedynym znanym materiałem wybuchowym, jeśli to tak można nazwać. Dalej, w VIII wieku, to warto zanotować, w Chinach zaczęto drukować księgi. Tak. Więc proch wynaleziono w Chinach w IX wieku, a w VIII zaczęto drukować księgi. Natomiast w Europie dokonano powtórnego wynalazku tego, bo to nie z Chin przyszło. No nas tylko... Czyli Marco Polo przeoczył ten wynalazek. No, co jego tam obchodziły takie rzeczy. Jego interesowały sprawy gospodarcze i militarne. Tak jak dzisiejszych władców świata. W Europie druk wynaleziono w połowie XV wieku i to, jak wiemy, dokonał tego Johann Gutenberg. No i ten wynalazek druku w Europie znacznie przyspieszył społeczne procesy przekazywania informacji, stymulując rozwój nauki i techniki. Do czasu wynalezienia druku głównym miejscem masowego przekazu informacji były oczywiście miejsca kultu religijnego, których głównymi źródłami informacji były oczywiście osoby duchowne. Na tym przede wszystkim się opierała potęga, świecka potęga Kościoła. Dlatego pierwsza książka, którą ludzie widzieli, to była Biblia oczywiście. No, oczywiście. I stąd określenie ksiądz, to taki ktoś, kto trzymał książkę. Tak, zgadza się. Ona to jest walka z czeskiego języka. Ta terminologia religijna przyszła z tego. Tak. To jest ciekawe właśnie spostrzeżenie. Ksiądz to ktoś, kto ciągle no i proszę was. Tutaj właściwie, jeżeli byśmy brali pod uwagę stały przekaz informacji, to znaczy regularnie, no powiedzmy co tydzień przynajmniej, to Kościół tutaj miał absolutny monopol. Później władze świeckie próbowały robić konkurencję. Ja zresztą pamiętam jeszcze jako dziecko w Łańcucie, jak magistrat miał takiego dobosza. To jest ciekawe. Teraz nie ma czegoś takiego. Teraz są tylko te straże miejskie do działań bardziej energetycznych i informacyjnych. I to nieraz wysoko energetycznych. Widzę tam te przepychanki pod krzyżem przed pałacem prezydenckim w zeszłym roku. Natomiast wtedy magistrat nie miał żadnych energetycznych strażników, tylko miał dobosza, który miał taki duży bęben. I wychodził na rynek, bębnił,
ludzie się zbierali i on odczytywał różne zarządzenia. Mimo że wtedy już istniało radio, ale radio w okresie okupacji było niedozwolone dla Polaków. Radioodbiorniki mogli mieć tylko Niemcy. Natomiast Polacy musieli wszystkie radioodbiorniki, podobnie jak broń, oddać. No więc jak było, zanim pomontowano te takie szczekaczki, tak, a to nie od razu było, to Dąbrowicz wychodził na rynek, dębnił i odczytywał, a potem wieszano plakaty, ale w średniowieczu to tylko księża właściwie i bardzo nieliczni ludzie świeccy umieli czytać. Więc ten Dąbrowicz to był pewnie zabytek jeszcze z dawnych lat w zaborze. Czytam z Pokulewskim, z Austro-Węgierskim. Więc proszę was, oczywiście z drugiej strony masowy przekaz informacji odbywał się na bazarach, ale to już tak bardziej z ust do ust, gdzie głównymi źródłami informacji byli kupcy. Stąd bardzo istotna rola kupców. Kupcy w pewnym stopniu stanowili w dziedzinie przekazu informacji konkurencję dla kościoła, zważywszy, że bardzo często oni byli katolikami, to albo byli wyznawcy religii mojżeszowej, albo chińscy kupcy, bo to wyznawcy różnych innych religii, albo konfucjanizmu, albo buddyzmu, no z tym, że jest pytanie, czy konfucjanizm to jest religia? Raczej nie. Czy system filozoficzny? A buddyzm, jak niedawno Cejrowski pokazywał, i to jest na blogu kolegi Wronki, to buddyści czczą demony. Po prostu oswojone demony. I tam pokazywał rzeźby w świątyniach buddyjskich. Więc tak to mniej więcej wygląda. No a dzięki wynalazkowi druku i jego upowszechnieniu powstały warunki do rozwoju prasy jako ważnego środka masowych informacji. To jest bardzo istotna sprawa. Dzięki, może proszę to zanotować, dzięki wynalazkowi druku powstały warunki do rozwoju prasy. Ale jeszcze mam takie pytanie. Nie wiesz, przecież było dość dużo kupców niemieckich, to wtedy katolickich. I Wenecji, no, to Polsce. To byli katolikami, oczywiście. A później to już protestantami w dużej mierze. No i teraz druga sprawa istotna. W nauce, proszę zanotować, w nauce nasiliły się procesy specjalizacji. Specjalizacji i osłabiała się integracja nauk. Zaczęto też kłaść nacisk na stosowanie wyników badań naukowych. Kropka. Jednakże pierwsze wynalazki które dały początek rewolucji przemysłowej, w
dokonane przez naukowców. Łączyły się one przezwyciężeniem bariery energetyczno-paliwowej związanej z brakiem drewna niezbędnego do wytoku żelaza. Przecinek, które było głównym surowcem do produkcji broni i innych przedmiotów powszechnego użytku. Więc słuchajcie, wtedy właściwie... A to jest cytat? Nie. To jest cytat z tego, nad czym pracowałem w lecie. A to jest ten... Wojna przeszła. Który ten? Nie, tam od Darwin nie ma. On się zajmuje wojną informacyjną, nie energetyczną. Ale to jest cała akta. Dlatego, że rozwój stanowi pewną całość. I tutaj jedna dziedzina na dłuższą metę nie może wyprzedzać innych. Bo albo inne muszą za nią nadążać, albo następuje zahamowanie rozwoju również w tej dziedzinie, która się nadmiernie rozwija. No i wtedy właśnie był bardzo poważny kryzys energetyczny. Lasy niszczono. Ówcześni ekologowie by mieli pole do działania. Dewastacja lasów. Bariera energetyczna. No to jest tak, że Konocna jest takim przykładem skrajnym. To Polinezyjczycy by wycięli wszystkie lasy na całej wyspie i nie było już To się wyżywić i zaczął panować głód. No ale to jest małe laboratorium. Tak. Dotyczy o całej Europy. Na przykład dlaczego Szwecja, stosunkowo małoliczny naród, trzęsła prawie całą północną Europą. Dlatego, że miała olbrzymie lasy. I dzięki temu mogła wytapiać żelaza więcej niż kraje europejskie, które zniszczyły swoje lasy i nie miały czym wytapiać. Ta Finlandia wtedy na przykład Szwecji, więc lasów... Tak. Ówczesna Szwecja to nie tylko to, co teraz jest Szwecją, ale to, co teraz jest Szwecją, Finlandią i Norwegią jeszcze do tego. A ludności było stosunkowo niewiele, więc wobec tego te lasy można było pożytkować. I dlatego wojska szwedzkie penetrowały Europę od Niderlandów aż po Rosję. No i w pewnym momencie Polska się znalazła pod okupacją szwedzką. Różne są wskazywane przyczyny. No na przykład przyczyny z zakresu spiskowej teorii dziejów to są takie, że Szwedzi mieli tu swoją agenturę, a właściwie kanał wpływu potężny w postaci protestantów, a w szczególności Arian, którzy którzy podjęli aktywną, jawną kolaborację
z okupantem szwedzkim. Atariusz, a sobie... I dlatego ich potem wypędzono z Polski, bo historii takiej, którą się ładuje do głowy ludziom od dziesięcioleci, bo to się zaczęło już przed wojną, nie dopiero w PRL-u, a nadal, to się mówi, że tu właśnie w Polsce w okresie kontrreformacji zapanowała nietolerancja, której dowodem było wypędzenie Arian na przykład. No ale Arian wypędzono nie za odmienne przekonania, tylko za kolaborację. Z wrogiem oczywiście, tak jak po wojnie karano za współpracę z okupantem hitlerowskim. No na przykład Volksdeutsche pierwszej, drugiej grupy, czy... Jeśli się nie zapisali do PZP, to wtedy ich karano. To wtedy jak pasowało. Jak pasowało, to nie karano, jak pasowało, to karano. To była właśnie swoboda decyzji, wolność. No ja pamiętam takiego, rodzice do PPM się zapisywali od razu prosto. Nie rozdrabniali się na jakichś PPS. Pamiętam Volksdeutsch, który mały właśnie nie spowodował wysłanie mojej matki do Pustkowia, bo to najbliżej Łańcuta był taki obóz koncentracyjny, to po prostu jak tylko przyszło nowe w Polsce Lubelskiej, zapisał się do PPR-u i robił karierę. Nie wiem, co się z nim później działo, ale to na moich oczach się ta transformacja dokonała, a później w więzieniu siedział znowu z byłym też Volksdeutschem i żandarmem niemieckim Tadeuszem Eschnerem, który no, też był Gestapo, wyrobiło papiery na inne nazwisko i przerzuciło go na inny teren. I on od razu się zapisał do PPR-u, nawet sekretarza, był pokazy, nakładał i tak dalej. No a wpadł, dlatego że no właśnie z powodów, jakby to powiedzieć, paramatrymonialnych. To znaczy miał nieetatową żonę, jak ja to nazywam delikatnie, żeby nikogo nie urażać. I ta żona koniecznie się chciała upełnoetatowić, czyli miała ślub. Ale Gestapo nie było w stanie mu zrobić full service, tylko na prędce zrobili mu papiery i koniec takie osobiste. No ale do wzięcia ślubu musiałby sięgnąć do, powiedzmy, jakiegoś tam aktu stanu cywilnego, a takowych na to nazwisko nie było, bo mu całego życiorysu nie zrobili, tylko końcówkę. No i on już tej swojej nieetatowej żonie się wyspowiadał, dlaczego nie może brać. Ona się wkurzyła, złożyła na niego donos, pewnie jest teraz notowana w IPN-ie jako agent Służby Bezpieczeństwa. No i po prostu SP zaczął grzebać. Dogrzebali się, że miał na sumieniu już ta służba w żandarmerii, byłaby mu darowana, ale okazało się, że on miał na sumieniu udowodnione mu osobiste zabicie trzech Żydów i za tych Żydów siedział. Miałem bardzo ciekawe towarzystwo na celi i ten właśnie Eschner właśnie tutaj mieszkał, znaczy urzędował w czasie wojny w Małkinie, a po wojnie we Włocławku. Tak to wtedy wyglądało. No pewnie proszę was, bo Eschner pluł sobie w brodę. Więc tutaj Polska właśnie przez to, że miała już mocno podniszczone lasy, bo lasy wycinano i jako budulec, i jako surowiec, który spławiano Wisłą, Flisacy właśnie zbijali tratwy z tych bali, to płynęło do Gdańska, a stamtąd jechało statkami, no, do Szwecji między innymi, do Wielkiej Brytanii, słynne drzewa, takie proste jak strzeli, na maszty się nadawały.
No ale rezultat był taki, że Szwedzi mieli dużo więcej armat, muszkietów niż Polacy. No, to było na energetycznym zapleczu, można by powiedzieć, zwycięstwa Szwedów. Oczywiście ta dywersja wewnętrzna też tu miała istotne. Znaczy, kombinowali sposób robienia chleba ze zmielonych szyszek sosnowych właśnie w tamtym okresie. Ten chleb cuchnął właśnie... No to bardzo przyjemny zapach. Dlaczego pan mówi, że cuch to? Spróbował takiego chleba. Ale to dało się jeść. Dało się jeść. Przepraszam, nadchodzą takie czasy, że to może być do wykorzystania jeszcze. Proszę was, ale gdzie i kiedy dokonał się przełom? Bo Szwecja trzęsła Europą Północną i Środkową przez XVII wiek i jeszcze na początku XVIII wieku. Dopiero Piotr Wielki zaczął budować hutnictwo potężne w Rosji, a tam drzewa mieli skolką ugodną i dzięki temu mógł wypchnąć Szwedów. No i tutaj wtedy weszły do Polski rosyjskie wpływy i wyparły wpływy szwedzkie, a Rosja miała więcej drewna. No a z kolei przyszły jeszcze większy skok energetyczny dokonał się w Anglii, ale dzięki informacjom o określonej wartości sterowniczo-energetycznej. Mianowicie Abraham Darby w 1735 roku zastosował koks do wytopu surówki żelaza. Kamienny węgiel, tutaj już był surowcem, już od drzewa się uniezależniono. I po prostu stal wynalazł. Nie, jeszcze nie stal. To jest do wytopu surówki żelaza. No bo to dopiero z surówki się robi stal potem. Zastosował koks. No koks oczywiście otrzymywany z węgla kamiennego. Więc tutaj baza energetyczna dokonała skoku olbrzymiego. To był klucz do późniejszej epoki rewolucji przemysłowej, która zaczęła się właśnie w Anglii. Dalej, proszę was, właśnie ten proces przechodzenia na koks to trwał mniej więcej do lat 80. XVIII wieku, ale też w drugiej połowie XVIII wieku dokonano dalszych istotnych wynalazków. Ale to robili inżynierowie, tak? Może to prawie. Abraham,
Teraz dalej, w roku 1775 szwadzki inżynier, nie naukowiec, James Watt. Skonstruował silnik parowy i założył pierwszą fabrykę produkującą takie silniki. I pierwsza fabryka. I w tym samym czasie właśnie również tenże sam Watt i jeszcze drugi inżynier John Wilkinson, mniej więcej w tym samym czasie, wprowadzał miech parowy. Na zdrowie. To zwiększa wielkość piesów huczniczych. To jest bardzo istotna sprawa. I wreszcie, mniej więcej w podobnym okresie, bo 1784 Henry Cort zbudował pierwszy piec hutnikowy. Oczywiście wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu koksu otrzymywanego z węgla kamiennego. I tu proszę sobie zanotować. Ten wynalazek sprawił, że angielskie żelazo pod względem jakości było bezkonkurencyjne. To wszystko razem, proszę Was, dało początek rewolucji przemysłowej. Przemysłowa.
Dzięki temu w Anglii właśnie dokonała rewolucja przemysłowa. A na kontynencie jeszcze trzeba było trochę czekać, aż się to dokonało. Wiecie, tutaj warto zaznaczyć, że w Zjednoczonym Królestwie, proszę sobie zanotować, rozwijały się też inne dziedziny gospodarki. Na przykład produkcja miedzi, przecinek przemysł bawełniany, to nie była monokultura, taki punktowy wystrzał. Tylko w miarę równomierny rozwój. To była jeszcze rewolucja przemysłowa, która miała swój początek w procesach informacyjnych, bo wynalazki to jest nic innego jak informacje o określonej wartości sterowniczej, jak wiemy, w tym wypadku sterowniczo-energetycznej, prawda? I tych wynalazków dokonywali inżynierowie, nie naukowcy. Nauka była właściwie jeszcze uprawiana tak jak dawniej, nie wyłączając Anglii. I można by tak powiedzieć, że u nas jeszcze resztki tego funkcjonują, w tym, że u nas to nie są resztki, tylko główny nurt. O co chodziło? Poza niektórymi specjalnościami, które uczyły zawodu, no to teraz jest głównie, są nauki techniczne i powiedzmy medycyna. W tamtych czasach jeszcze nie było politechnik. Dopiero po rewolucji francuskiej powstała pierwsza politechnika w Paryżu. W tamtych czasach uniwersyteckie wykształcenie to było tak. Kształcono wydział prawny, kształcił do zawodu prawnika. Teologia kształciła księży. No i medycyna kształciła lekarzy. To tam uczono pewnych konkretów. Natomiast cała reszta to był wydział filozofii, alias siedmiu nauk wyzwolonych. Różnie to się nazywało. I tam nie uczono wiedzy, która by mogła być wykorzystana praktycznie w jakiejś dziedzinie produkcji na przykład. No tak, tak jak teraz. No nic się nie zmieniło pod tym względem. Tam uczono po prostu ludzi, którzy mieli znaleźć, albo już należeli, albo mieli znaleźć się w klasie wyższej i umieli się znaleźć w salonie. Więc to było wykształcenie salonowe. A więc filozofia, żeby na tematy filozoficzne mógł dyskutować w salonie na kanapie, czy akt jest bożności, czy bożność jest w akcie, co tam, prawda, Kant uważał na dany temat, a co Hegel na przykład. Dalej uczono historii, ale też nie dlatego, żeby wyciągać jakieś wnioski z tego społeczno-sterownicze, tylko żeby się popisać wiedzą. Że w wieku 45 pokonał króla Kornaka w bitwie pod Zaborecznym na przykład. Albo w wieku 25-50, prawda, flota brytyjska wpłynęła do Honolulu. To taka wiedza bardzo ciekawa w salonie. Ale nic z tego nie wynikało. Znaczy z tego, że flota brytyjska wpłynęła do Honolulu, to były pewne wartości sterownicze z tego typu. Ja w ogóle nie wiem, czy ona wpłynęła. Tak jak króla Konala i króla Konaka w ogóle nie było. Bo nie było. Jak ktoś się dobrze nauczył, a miał talent, to mógł zmyślać. Jako pierwszy tam trafił. Jako pierwszy... Ja nie wiem, kto tam pierwszy trafił, ja nie jestem salonowcem. I tam zresztą zginął, więc... Ja jestem robotnikiem informacyjnym, który wędruje informacje tymi 10 palcami.
Hawaje się zaczęły od tego czasu troszeczkę rozwijać. Tak, ja nie wiem, czy do Honolulu wpłynęła w ogóle kiedykolwiek flota brytyjska. Może wpłynęła, ale ja nic na ten temat nie wiem. Ale to jest tego typu wiedza, która w salonie jest niezbędna. Albo no, nauka literatury przecież. Olbrzymia ilość godzin poświęcona na naukę literatury, prawda? I później można w salonie się popisać wierszem, że śliziste brzonki wirwają i krężerą wewnątrz brzonką. No i tak dalej, i tak dalej. I to tak zostało. Ten kanon tylko się trochę zmieniał, bo on do 1939 roku był kanonem, no mówiąc w języku marksistowskim, postfeudalnym, a w niemarksistowskim ziemiańskim, podziemiańskim. Towarz Berman, który znał się na robocie w dziedzinie programowania ideologicznego, próbował go zastąpić kanonem marksistowsko-salonowym. Nie udało się, dziś na salonach Marksa się nie cytuje. Wyjątkiem jest pani profesor Środa, który w salonie tam telewizyjnym pochwaliła Marksa. No ale jakby z marksistami zawodowymi zaczęła dyskusję, no to dopiero byśmy widzieli ta całą jakość towarzysza Marksa. Także proszę was, nie bardzo to się udało. No a w tej chwili nadal się robi taki salon hybrydowy, to znaczy trochę podziemiański, trochę postmarksistowski, trochę nowinki z Zachodu. Oczywiście nowinki z Zachodu były zawsze niezbędnym elementem kanonu rozmówek salonowych. Że tam jakieś... A to jest właśnie najgroźniejsze. Znaczy nie w sensie... Ja nie oceniam, co jest groźne, a co nie, ja tylko stwierdzam fakt. To jest po prostu, że się w tamtym środowisku tworzy taki mit Zachodu, jako że to jest obszar najbardziej rozwinięty, tak, że tam trzeba wszystko ściągać. Oczywiście. Nawet jeżeli to jest ewidentnie... Celowo u nas było... No stop. Co najmniej od 18 wieku, albo jeszcze wcześniej. Od 18. Pijano nas w te kompleksy. Tak jest, to jest fanada. Dzisiaj się nasila. Wszelkie salony do tego służą. O wspaniałych osiągnięciach nauki polskiej się nie wie nic, albo bardzo niewiele w najlepszym wypadku, a o byle jakichś tam osiągnięciach z Zachodu się dyskutuje, patroszy na wszystkie boki i strony. Czasami tak mam wrażenie, że to te psy flak chwycę, tak ciągną, zębami sobie wyrywają albo kości. Proszę was, tak to wyglądało i tak to nadal z grubsza wygląda. Bo ewentualnie kształciło się nauczycieli do szkół, ale na wyższych studiach zbyt mało osób studiowało, żeby mogli zasilić wszystkie szkoły. I dlatego na przykład jak wprowadzono powszechny obowiązek szkolny, to książę Bismarck, który był praktykiem dużej klasy, po prostu do tych szkół wiejskich, czteroklasowych, posyłał emerytowanych pod oficerów z wojska. No, a ja myślę, że teraz tam, gdzie są takie rozbisurmanione różne klasy, to by warto posyłać emerytowanych pod oficerów komandosów. Bardzo dobry element, bo oni się marnują, bo tam tylko do pewnego wieku można służyć w pewnym stopniu. Przedwcześnie idą na emeryturę. Wspaniały element pedagogiem szkolnym go zrobić. No tylko trzeba odpowiednio przeszkolić. Ale pod oficerów, bo oficer nawet komandosów mógłby być za miękki. A tam no, komandosi mają dobre przeszkolenie. Pedagogicznie ich trzeba doszkolić. Ale każdy porządny podoficer ma pewne przygotowanie pedagogiczne, bo to jest ten podstawowy pedagog, który ma do czynienia no kiedyś z rekrutami, a teraz już nie wiem z kim no, to ma do czynienia. Często sam ze sobą. Ale w każdym razie porządny podoficer powinien mieć takie przeszkolenia, ale jak wiadomo, podoficerowie to kręgosłup armii. Nic by nie zaszkodziło, jakby się stali kręgosłupem szkolnictwa w pewnych zagrożonych obszarach. A jeszcze mnie nurtuje jedna sprawa. Znaczy większość tych wynalazków powstała w Chinach, została przez Mongołów przetransportowana do Europy, tutaj udoskonalona, wynaleziona ponownie. I mam takie pytanie,
Dlaczego w Chinach to zanikło? Znaczy, mnie się wydaje, że dynastia Ming, która wyrzuciła Mongołów, doszła do wniosku, że te wszystkie wynalazki, zegar ciężarkowy, prog i tak dalej, flota dalekomorska, a nawet pewnie lody i spaghetti, że to wszystko trzeba zlikwidować, bo po prostu cudzoziemcy to przyjęli i się odciąć górę od świata i to spowodowało tam zastój. I dopiero potem tak zwani biali w XIX wieku z powrotem, z tym już udoskonalonym, przyszli do Chin. I z powrotem to trafiło do Chin. I teraz inny dowód zaczynają. To jest strona faktograficzna, ale o motywach nie wiemy, dlatego że... Ja podejrzewam dynastię Ming. Uwaga, ale słyszałem inną hipotezę. Mianowicie, że władcy państwa środka doszli do wniosku, że rozwój techniki, jeżeli nie będzie zahamowany, to doprowadzi do takich wynalazków, które mogą doprowadzić do strasznych nieszczęść, albo może nawet do zagłady ludzkości, dlatego celowo zahamowali. To jest też taka hipoteza, z którą się zapoznałem. Zomba atomowa to dopiero aż tacy byli przewidujący. No, wszystko możliwe. Ale w ten sposób ściągnęli na Chiny wiele nieszczęść, bo kto inny się rozwinął. Biali przyszli z karabinami maszynowymi i zaczęli wymuszać różne ustępstwa. I Chińczycy nie mogli poradzić. To jest wniosek, który powinni wyciągnąć ci wszyscy publicyści różnych narodowo-katolicy, bo to są takie stopnie. Najwyższy to jest narodowy, później jest narodawy i najniższy narodawawy. Więc ja mówię ci narodawawi i narodawi publicyści, pobożnawawi, tak bym to określił, albo pobożnawi w najlepszym wypadku, to po prostu się odrzekły od tak zwanej inżynierii społecznej, bo mówią, że to jest bój, paskudstwo. To reżimy totalitarne stosowały i nie wolno nawet tego się uczyć. No więc oni tak rozumują właśnie. Jeśli nasz wróg używa karabinów, to my nie używamy karabinów, rzucajmy kamieniami. Tak jest, tak, tak, oczywiście. Albo w ogóle nic nie robią. No więc Chiny, które były olbrzymim masywem ludnościowym, gospodarczym, mogły sobie na taki luksus pozwolić. Ale my chyba nie. Zwłaszcza teraz, kiedy ten rozwój trwa. No, bardzo przyspieszył i szybko następuje, to w tej chwili już nawet Chiny na taki luksus sobie nie pozwalają. Teraz właśnie odwrotnie. Właśnie Chiny prześcigają, zaczynają prześcigiwać no, zamoleczki. Tak wygląda na to. Sobie zaadaptowali to całą. No więc teraz proszę, to są te czynniki rewolucji przemysłowej, która zaczęła się w Anglii i leżała u podstaw budowy Imperium Brytyjskiego, które w szczytowym momencie zajmowało 1/4 świata jako państwo, poddanie jego czy jej królewskiej mości, a na kontynencie europejskim również wpływy brytyjskie w ostatecznym rachunku o wszystkim decydowały. Jak tylko powstawały jakieś silniejsze układy, to Wielka Brytania bardzo precyzyjnie, ale przy pomocy cudzych rąk to dekomponowała. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej operacji, z tym, że w tej chwili tutaj w dekompozycji Unii Europejskiej to już oczywiście nie Wielka Brytania gra główną rolę, chociaż istotną, bo jest członkiem Unii Europejskiej w tej chwili. Z Polską się próbuje przymierzyć, tak, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, a ja nie był pewien, czy i Chiny też nie są zainteresowane w tym, żeby zdekomponować Unię Europejską. To z obliczeń wynika, ale później wrócimy do tych obliczeń. Na razie chcę przedstawić wam te rzeczy. Wiem, że dzisiaj wczoraj było jakieś głosowanie w brytyjskim parlamencie i tam głosowali konserwatyści Independence Party, czyli Partia Niepodległości. 101, tylko że przegrali głosowanie, 111 do 480, na 480 posłów.
sprawie wystąpienia czy renegocjacji tak. układu więc z Unią Europejską. Że przegrali prawdopodobnie dlatego, że jednak łatwiej jest coś rozwalać, jak się jest w środku, niż jak się tylko z zewnątrz atakuje. To takie jest moje przypuszczenie, może ja się mylę. Ale w każdym razie różne potęgi tego świata, no oczywiście Rosja też jest zainteresowana w dekompozycji Unii Europejskiej, ale Rosja tu nie jest już głównym rozgrywającym. W Polsce i siłuje znowu być, to jest taka ale to nie bardzo wychodzi, bankowana, tak? A próby rozbudowy wpływów rosyjskich w Polsce są od razu przez Niemcy kontrolowane i sygnałem jest aresztowanie tych szpiegów w Niemczech, rosyjskich. Długi czas takie rzeczy nie miały miejsca, a tu nagle aresztowano parę szpiegów. Czyli może zrobić jakiś konflikt, albo może być dla nas tylko korzystny. No konflikt cały czas trwa, ale teraz wchodzi w taki, powiedzmy, w punkt progowy. No więc Wielka Brytania zaczęła marsz ku wielkości dzięki tym wynalazkom, ale równocześnie na kontynencie dokonywała się swego rodzaju rewolucja informacyjna, chociaż tak się to nie nazywało. Proszę zanotować, w XVIII wieku encyklopedyści, w XVIII wieku encyklopedyści podjęli próbę integracji nauki na bazie tworzonej przez siebie słynnej encyklopedii. Encyklopedii, kropka. U jej podstaw leżała jednak bardziej integracja ideologiczna niż naukowa. Kropka. Stąd ten zatruwacz umysłu. Jej podstawy tworzyły nurty oświeceniowej ideologii liberalno-wolnomularskiej. Oświeceniowej ideologii liberalno-wolnomularskiej. I pseudoreligijna wiara w postęp osiągany dzięki rozwojowi nauki. Co utrudniało integrację nauki na bazie czysto poznawczej. Na bazie czysto poznawczej.
Tymczasem nauka Tymczasem nauka rozwijała się wtedy bardzo szybko. Specjalizując się i dezintegrując. Symbolem dezintegracji oraz kładzenia nacisku na praktyczne zastosowania jest powstanie w 1794 roku Politechniki Paryskiej. To była pierwsza w świecie Politechnika. Aha, czyli nie cała wiedza, tylko i wyłącznie tak. Oddzielenie wiedzy technicznej od całej reszty. Tak jest. Oto, od tym sensie. No to jest symbol dezintegracji nauki. Właśnie. Po prostu mój komentarz jest taki. Ponieważ inżynierom te całe ideologiczne, liberalno-rodnomularskie dyrdymały nie były do niczego potrzebne, a tylko zajmowały niepotrzebny czas. Jakby chcieli studiować na przykład fizykę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Sorbony, no to się wydzielili bez tego całego opium dla ludu, właśnie to było bardziej opium dla elity w owym czasie, bo lud się tym mało interesował. Więc po prostu wydzielono, zrobiono osobną uczelnię, bo już po pierwsze fizyka i nauki techniczne już się zaczęły rozwijać, a po drugie chodziło o zastosowania. A z ideologii liberalno-rodnomularskiej żadnych technicznych zastosowań nie ma. Tylko za mocny pomysł spotkać po studentach Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja pamiętam ze studenckich czasów, że się mówiło o nich ludzie zakręceni. Nie bez przyczyny. Tylko już obok kościoła Świętego Krzyża, właściwie w tym samym budynku ten wydział się mieści. No tak, tak. Więc to jest takie uderzające. Ale tam też politologia była swojego czasu. Po drugiej stronie. Pani Kąt skończył filozofię. No właśnie. Za to kula skończył właśnie tutaj. Teraz proszę sobie zanotować, że dzięki rewolucji przemysłowej dokonującej się w Anglii pod koniec XVIII wieku została zburzona równowaga ówczesnego świata. Świata, nie tylko Europy. No słuchajcie, jeszcze na początku XVIII wieku chiński cesarz Cin Ching zwracał się do króla angielskiego jak do swego wasala. Co nie było wcale takie dziwne, dlatego że między rokiem 1650 a 1750 Chiny przeżywały rewolucję demograficzną i zwiększyły swą ludność, to może warto zanotować.
między 1650 a 1750 ludność Chin wzrosła od 65 milionów, która to liczebność się przez paręset lat utrzymywała przedtem, do 200 milionów. No kochani, to już była prawdziwa rewolucja. To już jest czas rządów dynastii Qin. Tak, no a... Mandżurskiej dynastii. Tak, 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 oczywiście. No, więc była mniej więcej 20 razy większa niż ludność Wielkiej Brytanii. No i dopiero dzięki rewolucji przemysłowej Wielka Brytania stała się stopniowo pierwszym mocarstwem Europy, a potem świata. Przy czym ja przypomnę ten wzór na moc całkowitą. No, w uproszczeniu C razy I. To oczywiście wzrost P w Wielkiej Brytanii odbywał się zarówno przez wzrost liczby ludności, jak i wzrost powiedzmy średniej spłacalności pracy dzięki wynalazkom. Przypominam wzór, który wypisywali. No i tutaj może warto podać, że przypomnieć, że na początku XIX wieku, w 1800 roku, Zjednoczone Królestwo, ludność Zetka, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii, całej, nie tylko północnej, etc., etc., wynosiła 10,5 ale bez kolonii, czyli tylko ten nie, nie, to ludność tak? Zjednoczonego Królestwa, tu, centralnie. A w 1900 roku wyniosła 37 milionów, a ponadto $9 milionów przeniosło się do kolonii. Tu dopiero widzimy, jaka to była wielka rewolucja demograficzna i tutaj można podać też ciekawe rzeczy, że jeżeli na przykład w rodzinach angielskich w 1850 roku przeciętna liczba dzieci w rodzinie wynosiła 7,6, na jedną rodzinę, to jeszcze to się utrzymywało, no, zaczęło już pod koniec spadać, ale jeszcze 1870 to było jeszcze 6,5. Był wysoki współczynnik dzietności w tamtych czasach. Zobaczcie, u nas jest około 1,3 w tej chwili. No i teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, ja nawet to podyktuję, że tak. W tym samym dziesięcioleciu,
Gdy w Anglii rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, przecinek, we Francji wybuchła wielka rewolucja. W tym samym dziesięcioleciu, gdy w Anglii rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, we Francji wybuchła wielka rewolucja, która zburzyła stosunki społeczno-ustrojowe. Tworząc podstawy rozwoju systemu kapitalistycznego. Stała się wówczas rzecz ciekawa. Myślmy. Anglia której kapitalistyczne stosunki panowały już od dawna, nie poparła Francji lecz wolała się sprzymierzyć z feudalnymi monarchiami, i prowadzić nieubłaganą walkę przeciw rewolucyjnej, a później napoleońskiej Francji. Walka ta trwała ćwierć wieku, aż do całkowitego pokonania Napoleona przywrócenia we Francji starych stosunków. Tworzyć nawias, o tyle oczywiście, o ile było to jeszcze możliwe. Myślnik, to znaczy praktycznie tylko w dziedzinie politycznej, i to w sposób dość ograniczony. Stosunków własności już się nie dało przywrócić. Oni wymordowani, albo no nie, przepraszam, ale jak tam już nowi właściciele, którzy to legalnie kupili zgodnie z zasadami, no to trudno im było odbierać. Zwłaszcza, że te kadry były ponapoleońskie, trzeba je było jakoś ugłaskać. No to samo co w III RP.
Jak ktoś nie zna historii, to później musi repetować to samo. No w tej chwili przecież też podstawą systemu własności jest dekret PKWN-u z 5 czy 6 września 1944 roku i dekret Bieruta już jako przewodniczącego KRM-u, quasi prezydenta. Nacjonalizacja przemysłu. Nacjonalizacja przemysłu jeszcze. Nacjonalizacji przemysłu też nie odwracano. Też nie odwracano. Też nie odwracano. Tylko to, co zabrano polskim kapitalistom, sprzedano zagranicznym. No to przepraszam, ale to nie jest poszanowanie własności kapitalistycznej. Proszę was, więc tu jest bardzo istotna sprawa. Zgodnie z kanonami marksistowsko-liberalnymi, to trzeba by powiedzieć tak, tak, to gdzież ta solidarność klasowa feudałów angielskich z feudalami francuskimi? Z tych rzeczy. Dalej, proszę was, okazuje się, że sama zmiana stosunków społeczno własnościowych i wprowadzenie kapitalizmu, które nastąpiło w Anglii no, kilkadziesiąt lat wcześniej, to jak długo nie było tych wynalazków, nic nie dawało. Kapitalistyczna Anglia, chociaż z czapą niby tą quasi-feudalną monarchistyczną, była niewiele liczącym się krajem w Europie. O Imperium Wielkim Brytyjskim jeszcze nawet nie marzono. Przynajmniej na taką skalę, jak to się stało sto kilkadziesiąt lat później. Więc proszę was, czyli sama zmiana stosunków produkcyjnych nic nie pomaga. Kilkadziesiąt lat nic nie dawała Anglii. To można zobaczyć na tych danych choćby o produkcji surówki żelaza, którą macie sprzed wakacji. Dalej, proszę was, okazuje się, że ten schemat marksistowski, marksistowsko-liberalny, bo to jest jeden ciąg właściwie myśli ekonomistycznej, no to według niej to tak zmiany się dokonują najpierw w sferze sił wytwórczych, no dzięki wynalazkom właśnie przede wszystkim, a później stosunki produkcyjne hamują to i dlatego dochodzi do rewolucji. I ta rewolucja znosi te przeszkody w postaci przestarzałych stosunków produkcyjnych i wtedy następuje skok rozwojowy. Na przykładzie tych analiz XVIII wieku, ale na bazie statystyk, a nie opowieści salonowych historyków, którzy pewne rzeczy przemilczają, pewne rzeczy eksponują. Tutaj się analizuje po prostu całe ciągi danych liczbowych. Ciągów się nie da sfałszować. Można jedno dane statystyczne, jakieś jedno czy drugą sfałszować, ale ono od razu będzie odbijać od pozostałych danych. A tu jak robimy zestawienie przestrzeni w czasie, to się wszystkie ewentualne fałszerstwa wyłapano. Zresztą w tamtych czasach nikt nie miał interesu tego robić, a w czasach PRL-u indoktrynację marksistowską przeprowadzano bez użycia statystyki. Jak ktoś mówi, a roczniki statystyczne można sfałszować. Jakby to było tak łatwo, to by towarzysz Berman to robił. Towarzysz Berman, Jakub Berman, był fachowcem, on przed wojną pracował w WUS-ie, w Głównym Urzędzie Statystycznym i miał ukończone wyższe studia przedwojenne. Więc na statystykach się dobrze znał. To w tym okresie, kiedy potrzebne były fałszowane dane statystyczne do propagandy, po prostu przestano wydawać roczniki statystyczne, bo towarzysz Jakub dobrze wiedział, że całego rocznika się nie da sfałszować. To jest niewykonalne. To jest tak, jakby ktoś mówił, wszystkie dokumenty w IPN-ie są sfałszowane. Absolutnie nie. Tam tylko sfałszowane są pewne drobne, kluczowe informacje, a reszta jest
prawdziwa. No jak Kiszczak powiedział, informacje są dobre, tylko źródła przesunięte. Ale mowy nie ma o fałszowaniu wszystkich danych. Zresztą po co, jak wystarczy przesunąć źródła, czyli adresy. No i to samo ze statystykami. Towarzysz Jakub po prostu zaprzestał wydawać roczniki statystyczne i między 48 rokiem a 55 w ogóle roczników statystycznych nie wydawano. I dane statystyczne do prasy dawano, no tak jak pasowało oczywiście. I na tych danych statystycznych nie należy się opierać, bo to mogły być fałszowane jedną liczbę, można czy dwie. Pierwszy rocznik statystyczny po przerwie wydano w 55 roku, a ja go nawet nie kupowałem, bo tam były tylko procentowe wzrosty podane. One pewnie były prawdziwe, ale cóż mi z procentowych wzrostów, ja nie mam bazy podanej. To są wszędzie informacje. Dopiero pierwszy porządny rocznik statystyczny wyszedł w roku przemian październikowych i to jest rocznik 1956. Między innymi pisząc to korzystałem z niego. Chociaż kwerenda do mojej bibliotece i archiwum sporo czasu mi zajęło, bo ja już się w tych informacjach duszę, to znaczy chodzi o to, że nie mam gdzie tego trzymać i tam bardzo trudno jest czasem się dokopać do tego, co trzeba. Ale się dokopałem, gdy używałem tak samo do rocznika z 1939 roku. Się dokopałem i tu już wykorzystałem go. W każdym razie, proszę Was, jeśli chodzi o dane o produkcji żelaza i stali, to jedynie profesor Kurowski w swojej pracy habilitacyjnej z 1963 roku to zamieścił, opierając się oczywiście na zachodnich źródłach. I tą pracę mu towarzysz Gomułka zaatakował na plenum. Praca wyszła w bardzo małym nakładzie. Natychmiast po tym ataku Gomułki znikła. Ostatni egzemplarz kupowałem w księgarni. Księgarz się dziwi, mówi, panie, to leżało pół roku, nikt tego nie kupował. A teraz pan już ostatni egzemplarz. Jestem nawet taki z naderwaną obwolutą. Ja wie pan, to nieładnie, to niech mi pan da ładniejszy egzemplarz z porządną obwolutą. Mówi, nie, to już jest ostatni. No i mam taki na pamiątkę z taką trochę naderwaną obwolutą. Więc proszę Was, to jest taka sytuacja i tych danych nigdzie, no proszę pytać, czy w jakimkolwiek podręczniku, czy jakiejkolwiek publikacji naukowej z okresów PRL-u albo i dzisiejszej, czy poza Kurowskim te dane gdziekolwiek są, nigdzie nie napotkałem. Więc te dane oczywiście były robione na użytek decyzji gospodarczych i nikt nie miał nawet interesu fałszować, bo to by sobie strzelał stopę głosowanie. No i tutaj to wychodzi bardzo ładnie, że zmiana ustroju nastąpiła nie pod wpływem rozwoju sił wytwórczych żadnych. Nic w rozwoju sił wytwórczych nie pomogła. Dopiero wynalazki dokonywane przez inżynierów spowodowały rewolucję przemysłową w Anglii. To była bardzo istotna sprawa. Ale Francji to zaraz Wam pokażę, co rewolucja w gospodarce francuskiej dała. Do widzenia. Muszę mocy swobodnej na moc roboczą zamienić. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. I proszę Was, teraz co się zaczęło? Może ja podyktuję tutaj. Postępowanie Anglii świadczy o tym, że interesy państwowo-narodowe były ważniejsze niż solidarność klasowa eksponowana przez marksistów. Więc wszelkiego rodzaju baśnie marksistowskie można opowiadać, ale tylko w oderwaniu od danych statystycznych. I tu są święci siedzi. I teraz jeszcze gorzej. Były ważniejsze niż solidarność klasowa eksponowana przez marksistów. Przepraszam, pana przyłączę, przepraszam. Budzik. Tak pracuje czasem. To nie.
gdzie był nazwiska. Warto też przypomnieć, że analogiczne zjawisko wystąpiło nieco wcześniej. Gdy królewska Francja poparła zbuntowaną kolonię korony brytyjskiej w Ameryce. Umożliwiając powstanie tam republiki. Widzicie, że te ustrojowe sprawy też nie są najważniejsze. Ani te klasowe, ani te ustrojowe. To jest po prostu coś w rodzaju opium dla ludu. A w rzeczywistości liczy się geopolityka. No i tu proszę zanotować. W nowej linii, na przełomie XVIII i XIX wieku Francja była głównym rywalem Anglii. Tak. Ja już tu danych statystycznych nie daję, bo to żeśmy przekazywali, tak. Na przełomie XVIII i XIX wieku Francja była głównym rywalem Wielkiej Brytanii. No i teraz proszę zanotować. Mówiliśmy już o tym, że ideologia liberalno-wolnomularska była w XVIII wieku eksportowana z Anglii na kontynent, głównie do Francji.